Cześć kochani, witam serdecznie zodiakalne koziorożce. Za chwileczkę rozpoczniemy czytanie dla Was na lipiec 2020 roku. Moi kochani, na początek taka ważna, myślę, informacja, ponieważ ustaliłam tutaj nowe zasady, właśnie jeżeli chodzi o kolejność tych filmów miesięcznych dla znaków zodiaku. I obecnie po prostu będzie się to odbywało na takich zasadach, że ja będę zliczać ilość komentarzy pod poszczególnymi filmami, czyli w Waszym przypadku pod tym właśnie filmem, i na tej podstawie będę ustalać kolejność czytań w kolejnych miesiącach. Czyli tam, gdzie będzie najwięcej komentarzy, te znaki będą robione w pierwszej kolejności. Zorganizowałam to w ten sposób, dlatego że wydaje mi się to po pierwsze sprawiedliwe najbardziej, po drugie też pokazuje mi, jakie jest właśnie zainteresowanie czytaniami dla poszczególnych znaków, więc jestem w stanie jakby tutaj na bieżąco to monitorować. Więc takie właśnie zasady sobie na razie wprowadzamy i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jeżeli chodzi o dzisiejszy horoskop, on będzie tak naprawdę horoskopem wizyjnym w głównej mierze, natomiast karty oczywiście sobie postawimy na koniec w takim uzupełnieniu jakby tego przekazu. Oczywiście horoskop ma charakter ogólny, w związku z tym na pewno nie będzie rezonował z każdą osobą. Wy o tym doskonale wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał. W związku z tym, jeżeli ktoś nie dopasuje do siebie tego horoskopu, albo po prostu będzie czuł niedosyt, będzie potrzebował jeszcze jakichś bliższych informacji, no to oczywiście zawsze można zamawiać horoskopy indywidualne dla siebie, na przykład horoskop miesięczny dla konkretnej osoby, również taki we wszystkich sferach życia, bez limitu pytań, taki horoskop za 30 zł, natomiast jest jeszcze horoskop taki na 12 miesięcy za 50 zł i to jest też obejmujący wszystkie sfery życia i oczywiście również bez limitu pytań do każdej ze sfer. Także to dla tych, którzy będą potrzebowali przekazu dodatkowego i czegoś takiego już skonkretyzowanego, czyli zrobionego, że tak powiem, pod siebie. Teraz przechodzimy, kochani, już do naszego dzisiejszego horoskopu. Jeżeli chodzi o koziorożce, być może nie wszystkie, ale jest tutaj przeze mnie w energetyce odczuwana taka silna stagnacja i bardzo duży pęd do zmiany. Bardzo, bardzo byście chcieli prawdopodobnie tutaj coś przeforsować, jakąś zmianę, żeby coś się wreszcie ruszyło w Waszym życiu i tak naprawdę jest to już rozplanowane od jakiegoś czasu. Są jakieś plany na przyszłość, prawdopodobnie już sporządzone, już wiecie, jak to ma wyglądać, jak to ma w ogóle zostać zorganizowane. Są już jakieś właśnie konkretne takie, może nawet rozpisane na papierze wytyczne, ale tak naprawdę ciągle jakby tutaj czegoś brakuje, co mogłoby umożliwić realizację tych planów. I ja to widzę, kochani, w ten sposób, że ta zmiana jest dla Was szykowana. Ta zmiana jest szykowana od bardzo, bardzo dawna tak naprawdę. Nawet wtedy, kiedy Wy jeszcze o tym nie myśleliście i kiedy nawet byście się jeszcze nie spodziewali, że będziecie chcieli w przyszłości pójść w tym kierunku. Ale to jest wszystko tutaj świetnie z ogromną taką zegarmistrzowską precyzją zaplanowane i nie ma mowy o pomyłce. Dlaczego to tak długo trwa i dlaczego nie możecie po prostu przeforsować pewnych rzeczy, które byście chcieli przeforsować na już? No właśnie dlatego, że te pewne zmiany wymagają więcej czasu i więcej przygotowań. To jest coś, co właśnie może Wam umykać, ponieważ nie jest to widoczne gołym okiem, ale coś dzieje się takiego, co ma za zadanie spowodować, że poszczególne elementy zaczną wskakiwać na swoje miejsce. To jest tak jak rozsypana układanka. I coś takiego, jakbyście po prostu elementów tej układanki szukali wszędzie, chodzili po świecie i gdzieś tam po prostu w jakichś najmniej spodziewanych miejscach odnajdywali poszczególne elementy. To jest tak naprawdę taka żmudna praca i praca bardzo długa. To jest taki długotrwały proces. Nie da się tego wykonać bardzo szybko, tak jakby niektórzy chcieli. Niecierpliwość absolutnie tutaj nie pomoże w wykonaniu tego. Trzeba właśnie podejść do tego właśnie bardziej tak ze spokojem,
po prostu mając satysfakcję, czerpiąc satysfakcję z samej tej drogi, a nie celu, który gdzieś tam majaczy. Bo tak naprawdę droga do celu jest również bardzo ważna i warto się w tym momencie skupić na samej drodze, a nie na celu, który no, majaczy gdzieś tam w oddali, jak taki święty graal i pewnie co niektórzy już tutaj mają wątpliwości, czy w ogóle kiedykolwiek pochwycą tego świętego graala, więc zapewniam Was, że ta zmiana jest tutaj szykowana. Być może też ona nie będzie dokładnie w takim kształcie, jak wy sobie to na przykład wyobraziliście. Może tak być. Natomiast ta zmiana jest szykowana i jest to duża zmiana. To jest coś dużego i dlatego właśnie wymaga tego przygotowania gdzieś tam tego, co się dzieje za kurtyną, co jest niewidoczne. Wymaga to właśnie takiego jakby pociąg musiał wjechać na właściwe tory, bo chwilowo ten wasz pociąg jest gdzieś tam na jakiejś bocznicy. Jeszcze nie jedzie tymi torami głównymi, jeszcze po prostu musicie trochę pobłądzić gdzieś tam obok, zanim będzie to możliwe, ponieważ te tory główne są dopiero szykowane, one są remontowane, one są odświeżane, one po prostu na ten moment jeszcze nie nadają się do jazdy i to jest mniej więcej takie symboliczne przedstawienie tej sytuacji, czyli wy macie wszelkie tutaj jakby predyspozycje do tego, żeby dokonać zmiany, żeby robić to, na czym wam zależy, żeby ta zmiana w waszym życiu się dokonała, ale tory jeszcze nie są gotowe. To tak jak były takie krążyły nagrania, nie wiem dokładnie czego to dotyczyło, ale gdzieś tam właśnie do historii internetów przeszła wypowiedź jednej dziennikarki, która tak za bardzo nie potrafiła się wysłowić i ciągle tylko powtarzała, że tory były złe, a coś tam też było złe. I takie po prostu stwierdzenie się zachowało, gdzieś tam przetrwało w czeluściach internetów i po prostu do dzisiaj jest obśmiewane, bo no takie po prostu ze zdenerwowania ludzie popełniają błędy językowe, gdzieś tam się zaczynają plątać, nawet jeżeli są dziennikarzami, nawet jeżeli mają duże doświadczenie. Czasem się tak po prostu zdarza, więc tory były złe i tyle. U Was nie można powiedzieć, że tory są złe, bo to są dobre tory, tylko po prostu te tory nie są jeszcze gotowe. Normalnie, zwyczajnie są po prostu torami nieprzejezdnymi i wymagają przygotowania, wymagają odrestaurowania, wymagają po prostu takiego właśnie takiej pracy, wkładu pracy. Nie zawsze oczywiście to jest tylko i wyłącznie Wasza praca, nie zawsze to jest tylko i wyłącznie Wasze zaangażowanie, dlatego że tutaj to też zależy w pewnej mierze od innych ludzi, od ich zaangażowania, od ich decyzji. Będzie to miało bezpośredni wpływ, bezpośrednie przełożenie na Waszą indywidualną sytuację, ale Wy się tym nie musicie przejmować, dlatego że to wszystko i tak będzie biegło tym torem, którym powinno biec, czyli prędzej czy później na tych torach się znajdziecie. Prędzej czy później po prostu rozpoczniecie jazdę po tych właściwych torach i uzbroić się w cierpliwość. Wręcz nawet skupić się w tym momencie jeszcze na do takim, jak to się mówi, dopracowywaniu szczegółów tego, co już macie jakby wykonane, ale jeszcze zawsze można coś ulepszyć, jeszcze zawsze można nad czymś popracować, jeszcze zawsze coś można do czegoś dodać, zawsze można coś zweryfikować i to jest właśnie dla Was taki czas na to, żeby takie rzeczy zrobić, bo jak ten pociąg już ruszy po tych właściwych torach, no to już nie będzie na to czasu, nie będzie czasu na zastanawianie się. Teraz jest właśnie taki czas, jeszcze okres przygotowań, i ja to tak widzę jeszcze, moi drodzy, co najmniej no 4 najbliższe miesiące to będzie właśnie taki czas przygotowań, ale to jest bardzo ważny czas. On jest nie mniej ważny niż jazda już właśnie po tych właściwych torach. Tutaj tak naprawdę teraz jest najistotniejszy moment, żeby dobrze się do tego przygotować. Więc zamiast gdzieś tam się skupiać na tym, że robię i ta zmiana nie nadchodzi, to właśnie postarajmy się dopracować detale, dopracować szczegóły, przygotować się do zmiany jak najlepiej. I zadajcie sobie też pytanie takie, czy tak obiektywnie rzecz ujmując, Wy naprawdę w głębi czujecie się gotowi na taką zmianę, bo tutaj też niektórzy mogą blokować nadejście tej zmiany właśnie przez to, że podświadomie oni nie czują się jeszcze gotowi, że jednak krążą w ich głowie pewne wątpliwości, że nie do końca właśnie gdyby ta zmiana zaczęła się dziać natychmiast, nie do końca byliby w stanie się w tym odnaleźć, że jeszcze mogliby nie być po prostu na to osobami gotowymi. Dlatego właśnie warto by było się nad tym
zastanowić, czy ta blokada nie idzie po prostu z Waszego wnętrza, czy to nie jest jakaś taka autoblokada, gdzie sami tutaj moglibyście właśnie negatywnie wpływać na przyjście zmiany. I patrzymy sobie w karty, co dla zodiakalnych koziorożców na lipiec 2020 roku nam karty pokażą. Patrzymy sobie w poszczególne obszary życia. Zaczynamy od miłości, związków, relacji. Miłość, związki, relacje. Koziorożec, lipiec 2020 roku. No kochani, tutaj dla niektórych koziorożców to może być taki miesiąc takiego wybuchu, że tak powiem, wybuchu pasji, wybuchu zainteresowania kimś. Tu jest bardzo silne przyciąganie. Przychodzi ktoś, może to być właśnie jakiś partner zapisany w gwiazdach, partnerka zapisana w gwiazdach, as buław, no ogromne pożądanie w stosunku do tej osoby, ale as buław to jest też wykorzystanie nadarzającej się okazji. To jest naprawdę coś, co musicie wykorzystać. Jeżeli się będziecie wahać, no to wiedzcie, że tutaj przychodzi do Was coś dobrego i może być tak, że ludzie będą Wam to odradzali, że gdzieś tam będą kręcić nosem, nawet będą bardzo wrogo usposobieni do ewentualnie wejścia przez Was w związek z jakąś osobą i tym się zupełnie nie przejmujcie. Nie przejmujcie się tutaj tym, co mówią ludzie, nie sugerujcie się ich zdaniem. Sami wiecie najlepiej, czego chcecie. Sami dajcie sobie czas, dajcie sobie szansę na poznanie tej drugiej osoby, bo to naprawdę może być takie spełnienie Waszych marzeń i nieważne, co mówią inni, to jest ich zdanie. Widać, że tutaj Wy będziecie być może musieli się bronić przed jakimiś zarzutami, przed jakimiś po prostu pretensjami ze strony jakiegoś otoczenia. Zwłaszcza gdyby ktoś miał tutaj rodzinę, stałych partnerów i nagle po prostu przychodzi jakiś romans, który dla Was jest po prostu, no może się okazać taką prawdziwą miłością w Waszym życiu. Więc no musicie tutaj sami rozstrzygnąć, czy idziecie za głosem serca, czy za takim poczuciem obowiązku. Ja wiem, że to są trudne dylematy, ale no człowiek czasami musi się z takimi dylematami zmierzyć i to, co Wam tu mogę poradzić, to, żeby właśnie odcinać się, odżegnywać się od opinii ludzi, decyzje podejmować samodzielnie, nie przejmować się tym, co mówią inni, dlatego że to nie inni będą musieli za Was z tym żyć, z tą decyzją, więc tutaj trzeba podjąć samodzielną decyzję, samemu się zastanowić, co jest dla Was dobre. Zobaczmy sobie jeszcze, jeżeli chodzi o pracę i finanse, co u Was, tam zaczęliście od asa, tutaj też zaczynacie od asa. No, moje drogie koziorożce, w pracy, w finansach bardzo dobrze Wam się będzie układało. Duża kreatywność i dobra współpraca się szykuje. Dla niektórych po prostu umowa o pracę, czyli będzie możliwość znalezienia gdzieś pracy, może chodzi o nową pracę, może przedłużenie umowy w starej pracy, ale będziecie na pewno zadowoleni, będziecie kreatywni, będziecie tutaj płodni, że tak powiem. Naprawdę dobry okres dla Was pod kątem zawodowym. Ta współpraca będzie udana, będzie korzystna. Jeżeli też ktoś do Was przychodzi w lipcu z propozycją współpracy, to warto w to wejść. Księżyc tutaj czytam po prostu jako też takie intuicyjne podejście, że będzie Was ciągnęło w tym kierunku, ale również jako ogromną inwencję twórczą, być może takie umiłowanie swojej pracy, że nawet będziecie skłonni gdzieś tam przysiąść po nocach, ponieważ jest to coś, co Wam sprawia radość, czym się cieszycie, co robicie z przyjemnością, więc dla Was to nie będzie jakaś katorga, że musicie na przykład zarwać noc, tylko wręcz przeciwnie, będzie Was ciągnęło do tego, żeby posiedzieć, popracować jak najdłużej. I słuchajcie, dla niektórych koziorożców tu może być taka informacja, moi drodzy, że no, możecie mieć jakby takie połączenie pomiędzy życiem prywatnym a pracą w postaci jakiejś osoby, jakiegoś człowieka, z którym na przykład nie dość, że wchodzicie w relacje, w romans jakiś, no to jeszcze być może będziecie współpracować na gruncie zawodowym. Może to jest osoba, która zostanie przez Was poznana w pracy, czy po prostu z tą osobą założycie jakąś spółkę, że najpierw będziecie się spotykać na gruncie prywatnym, potem postanowicie coś działać zawodowo razem. No trudno powiedzieć, u każdego może to być coś innego, ale może być właśnie
takie połączenie, że z tą osobą, z którą będziecie pracowali, też będziecie wchodzić w jakiś rodzaj intymnych relacji, po prostu. Czyli będzie tutaj takie podwójne połączenie, jak gdyby. No i zobaczmy sobie dla koziorożców zdrowie i samopoczucie. Zdrowie i samopoczucie na lipiec 2020 roku. Moi drodzy, no przede wszystkim tutaj bym zalecała uważać na siebie pod kątem różnego rodzaju zwichnięć, złamań, jakichś takich niedogodnych pozycji. Jeżeli będziecie robić coś takiego karkołomnego, to tutaj uważajcie, bo może po prostu dojść do kontuzji. Takie coś właśnie na zasadzie wyginam śmiało ciało, czyli jak ktoś na przykład wcześniej nie uprawiał żadnych sportów, nie był przyzwyczajony do takiego rodzaju gimnastyki, no to żeby podejść do tego tak powolutku, stopniowo się tutaj wdrażać, a nie od razu na przykład z chęci jakiegoś zaszpanowania robić takie pląsy, wygibasy i tak dalej, bo to może troszeczkę tutaj zaszkodzić Wam. Niektórzy mogą w ogóle no, pozostać unieruchomieni, może macie jakąś nogę w gipsie, rękę, cokolwiek i musicie po prostu gdzieś tam w jakiejś pozycji przebywać, nie możecie się poruszać na przykład. I kochani, jeszcze narządy płciowe, i to zarówno męskie, jak i damskie, ogólnie te organy, które są parzyste w naszym organizmie, ale tutaj mamy dwójkę kielichów, więc to nam się kojarzy przede wszystkim gdzieś tam z organami płciowymi, z układem moczowym przede wszystkim również. No i tutaj warto byłoby właśnie o te sprawy zadbać, chociażby profilaktycznie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam oczywiście udanego lipca. Pozdrawiam wszystkie zodiakalne koziorożce. Do zobaczenia, do usłyszenia.